Witam wszystkich w kolejnym odcinku Ambasadorzy Rapu. W dzisiejszym odcinku goszczę Mika MDM. Według mojej oceny jest to osoba, która ma bardzo dobre teksty w Polsce, jak nie w czołówce polskich tekstów, jeśli chodzi o porównania, ale o tych porównaniach jeszcze porozmawiamy, bo będę miał bardzo fajne i ciekawe pytania, jeśli chodzi o Twoje teksty. Co? Mika można było usłyszeć na wielu płytach, z różnymi artystami nagrywałeś. Ja sobie tak spisałem: Bonus, Boruta, HDS, Nizio, Pershing, Lopez, Kizo, W, Kali i wielu różnych innych artystów. Dzisiaj o tym porozmawiamy. Zapraszamy na wywiad. Jak już na poprzednim wywiadzie, nie wiem, czy widziałeś wywiad z Marą. Proste. Widziałeś całutki, tak. Bardzo fajnie był złożony. Dzięki wszystkim za tak zwane propsy. Mam takie pytanie, bo oczywiście nie będę powielał pytań, jeśli chodzi o te pytania, które zadałem już Marze. Ale z takich pytań, jeśli chodzi o MDM, może powiedz, jak w ogóle doszło do powstania waszej grupy MDM? Ja ci powiem, że to już długi, wiesz, okres czasu, szmat czasu, jak żeśmy jeszcze byli małolatami. No po prostu chyba Mariusz Mulin, pozdrowki serdeczne, powiedział, że dobrze by było was po jednym naszym kawałku wspólnym, który Mara się tam dograł w Gościnie, to fajnie by nas było usłyszeć razem, mnie i Marę. No i żeśmy tak, wiesz, nagrali w domu w warunkach pierwszy kawałek MDM. Jest nawet na YouTubie taki, wiesz, stary, pierwszy i... No poszło konkretnie i żeśmy zaczęli nagrywać jako MDM-y, no. Tyle. Jaki to jest utwór? Pamiętasz ten tytuł? Żeby tutaj słuchacze i widzowie mogli go gdzieś tam wyszukać na YouTubie? MDM. O tym wiem. O. Krótki kawałek, chyba z 2,5 minuty, coś w tym stylu. No, stary. Ale wiem, że jest na YouTubie, bo sam sobie go znalazłem. No a pamiętasz, kto w ogóle zainicjował to właśnie, żeby, no nie wiem, żeby właśnie taka ekipa jak MDM powstała, czy ty, czy Mara, skąd w ogóle pomysł na tą nazwę, no i skąd w ogóle właśnie ta nazwa, kto ją wymyślił? Teraz ci nie powiem, a pomysł wyszedł, znaczy sam MDM wyszedł zupełnie naturalnie i tyle, i Mara do Mika, Miku do Mary, takie było ten główny, po prostu główne założenie tego, a później się to rozwinęło dalej, że muzyka dla miasta albo miejska dobra marka, no ale naturalnie człowiek, tak. Widzisz, to nawet tego nie widziałem, czyli to bardziej wyszło Mara do Mika, Miku do Mary, a potem, jak dobrze zrozumiałem, ta nazwa ewoluowała, tak jest, i różne kolejne inne były odniesienia do tej nazwy. Bardzo, bardzo to ciekawe jest. A pamiętasz w ogóle, ile to już jest lat? Człowieku, czekaj. Mi się wydaje, że no w 2000 może czwartym, nie wiem, piątym. Nie pamiętam, człowieku. Naprawdę. Ciężko mi jest to przypomnieć. Lata temu. No myśmy mieli po 20 parę lat, no to już będzie. Na pewno z 15 lat temu. To jestem. To około 15 lat temu. Czyli może nawet stara szkoła. No nie wiem, czy tam stara szkoła, ale... No na pewno nie nowa już. No to już na pewno nie nowa, no. No a masz jakiś taki utwór, bo tych kawałków, powiedzmy, dużo nie wyszło jako MDM. No bo gdzieś ta, tak jak rozmawiałem już na poprzednim wywiadzie z Marą, płyta, no mam nadzieję osobiście, że się ukaże w tym roku, że uda się to zrobić, bo tych utworów trochę już jest. Jest tam na tej płycie... Może ten utwór jeszcze nie wyszedł, lub jakiś utwór, który już jest na internecie. Jest jakiś taki ci utwór bardzo bliski, jeśli chodzi o MDM? Ku glory i chwale. Bardzo mi się podoba. Ku glory i chwale. Ale z tych, co wyszły jako, nie wiem, teraz jako MDM, czy z tych starych? Tak. Czy jest po prostu jakiś ci taki bliższy właśnie utwór? Nie no, każdy człowiek. MDM to, wiesz, dobra number marka. One, dobra marka, dobra tak marka. Jest. I to nie no, wszystko mi się... No ale jeśli chodzi o MDM, no trochę koncertów, powiedzmy, graliśmy nawet, mogę powiedzieć, bo wspólnie nawet się udało parę koncertów zagrać w Polsce. Czy masz jakiś taki koncert według ciebie, który był najlepszy i najgorszy? Najgorszy to ten, którego nie pamiętamy, załóżmy, ale najlepszy to bardzo mi się podobał, na przykład w Bydgoszczy była taka impreza Rap Day i naprawdę było dużo ekip, żeśmy jechali tu ze Śląska też tam z Fonosami.
HTA jechało, no naprawdę szach, szajkowcy jechali, zajebista biba, zajebista impreza, chłopaki tam z Bydgoszczy nas też bardzo dobrze przywitali, to bardzo, bardzo dobrze wspominam. No, Londyn, no jak do Londynu też żeśmy zostali zaproszeni, to no też było kozacko. Bydgoszcz, w trasie zastanawiam, czy ja też tam byłem na tym koncercie, czy nie, bo pamiętam, że nie, Inowrocław chyba to był, to nie jest ten sam koncert. Nie, to... W Inowrocławiu też chyba byliśmy razem, jak dobrze pamiętam, czy nie? Nie, to w Inowrocławiu mnie nie było. Może dlatego, że mało z niego pamiętam, to już, ale okej. Okay. No a Londyn, co tam się działo w Londynie? Tam żeśmy zostali zaproszeni przez... No do grania, nie? No jako MDM, no i kurwa, i było zajebiście, no. No, tam pamiętam, że szejkowcy też byli, Nizioł był, no była naprawdę zajebista impreza, no. Okej, może tak zrobimy teraz, że puścimy jakiś teledysk, tak myślałem, na takim wstępie, a potem będziemy kontynuować wywiad. Jedziemy. Pomyślałem sobie, że puścimy pierwszy teledysk z mojej akurat płyty, stawiam na swoich, która dzisiaj będzie do wygrania. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli wygrać płytę, no to śledźcie wywiad do końca i zapraszamy na klip. Hej! Piano. To jest moją supermocą. Biegnę jak Forrest do celu, nigdy się nie poddaję. Tu dobrych ludzi wsparcie, więc też za nimi staję. A kiedy upadam, to myślę, jak się podnieść. Ilu było takich chętnych, co chciało ciebie znieść. Stawiam na prawdziwych, nie pozwolę ranić bliski. Nie pozwolę, by od życia okazał się zbyt niski. Mój sposób na życie, czy w zgodzie ze sobą. Odpowiedz na pytanie, jaką jesteś dziś osobą. By się nie przeliczyć, a na kogo możesz liczyć. Prawdziwych przyjaciół bym na palcach zniszczył. Jesteś autorem fabuły, sensacji lub horroru. Zło i dobro, bo w ciebie ty dokonasz wyboru. Stawiam na swoich, w doli i niedoli. Kiedy wszystko idzie dobrze i gdy się pierdoli. Mam to wytę, żeby stawiać na nich. Trzymam mocno kciuki, żeby to wygrali. Stawiam na swoich, w doli i niedoli. Kiedy wszystko idzie dobrze i gdy się pierdoli. Mam to wytę, żeby stawiać na nich. Trzymam mocno kciuki, żeby to wygrali. Ja stawiam na swoich, choć prawdziwych niewielu jest. Przyjaciół, którzy są na dobre i na złe. Gdy większość odwróci się, kamrat zostanie. To nie typ chorągiewy, zawsze ma swoje zdanie. Szanuję tą postawę, wiesz bracie, vice versa. Kiedy toniesz w problemach, pamiętaj, nie jesteś sam. Ode mnie dobre słowo, wypływa prosto z serca. Miej szczęśliwą rodzinę, piękny dom, Mercedesa. Niechaj zawsze będzie pełna kiesa, tego ci życzę. Ja nie jestem zawistny i na to samo liczę. Przyjaciel kibicuje, nie knuje za plecami. A twoje problemy są jego problemami. Nieraz mi było źle, grunt się palił pod nogami. Zawinęły mnie psy, a gdy byłem za kratami, usłyszałem głośny krzyk z petardami i racami. To byli moi ludzie, wspierali pod lipami. To co wtedy czułem, jest nie do opisania. Dziś za wszystko dziękuję, doceniam i pozdrawiam. Pierdolę tych balansów, co nie znaleźli czasu, by napisać głupią kartkę ziomkowi do kryminału. I nie w kwestii przypału, wychodzi kto jest kto. Jest wiele sytuacji, różnej formacji dno. Na 20 koleżków może dwóch zagra czysto. Pożycz kurwą szmal, a zobaczysz jak prysną. Ograniczyłem towarzystwo, stawiam na spokój. Odbijam się od syfu i tych brudnych szarych bloków. Gdzie kurestwo jest na każdym kroku, to się nie zmieni. Są ważniejsze wartości w życiu od hajsów w kieszeni. Niektórzy nie kumają tego, łamią zasady. Gdy przyjdzie co do czego, to się dopuszczają zdrady. Wolę mieć zaufanych pięciu, niż z kruszem ranych. Doświadczeniem pomogę szczęściu dokonać zmiany. Stawiam na swoich, w doli i niedoli. Kiedy wszystko idzie dobrze i gdy się pierdoli. Mam to wytę, żeby stawiać na nich. Trzymam mocno kciuki, żeby to wygrali. Stawiam na swoich, w doli i niedoli. Kiedy wszystko idzie dobrze i gdy się pierdoli. Mam to wytę, żeby stawiać na nich. Trzymam mocno kciuki, żeby to wygrali. Wiem, kto mi przaje, a kto tylko udaje. Podobno dalej nie pasuje mi gaje. Stawiam na swoich, na ludzi w kapturach. A w rapie stale owcami hałasuje.
mnie nie zawiedli. To prawdziwy rap i strzał kolejny. Stawiam na swoich w doli i niedoli. Kiedy wszystko idzie dobrze i gdy się pierdoli. Mam to wyjdę, żeby stawiać na nich. Trzymam mocno kciuki, żeby to wygrali. Stawiam na swoich w doli i niedoli. Kiedy wszystko idzie dobrze i gdy się pierdoli. Mam to wyjdę, żeby stawiać na nich. Trzymam mocno kciuki, żeby to wygrali. Ciemna strefa, hello Persi. Stawiam na swoich. Mam nadzieję, że utwór Wam się spodobał, a klip tym bardziej. Oczywiście dzięki Ci, że dograłeś się do tego kawałka. No kawałek zrobił, jak to powiem, furorę, jeśli chodzi o moją płytę, no bo jest to utwór, który jest najbardziej oceniany pozytywnie. No, wyświetleń też ma prawie 2 miliony, więc to też świadczy o tym, że słuchacze lubią ten utwór. I tak pamiętam, że w komentarzach dużo osób pisało, że no właśnie te Twoje teksty no zrobiły też robotę na tej płycie. No i oczywiście Bonusa też, którego z tego miejsca pozdrawiamy. Jeśli chodzi o Twoje teksty, mam takie dwa pytania. To są pytania troszeczkę z komentarzy z YouTube'a. Pierwsze pytanie to jest, w jednym z tekstów zarapowałeś, chyba to z lekcji życia, jak dobrze pamiętam, 5 lat studiów, wita Was magister Miku. Tak jest. Jakie skończyłeś studia i czy skończyłeś studia, czy to jest tylko taki tekst? No takie pytanie od widzów. Nie, nie, jestem magistrem po Politechnice Częstochowskiej, Wydział Zarządzania i Marketingu. 5 lat mieszkałem na Akademiku, pozdrawiam wszystkich tam, co znajomych ze studiów, z Akademika, no i No zrobiłem to, człowieku. To. Szacunek, szacunek. Nie chciałeś iść w tym kierunku wieść tam, czy jak to jest po studiach? Studiowałeś bardziej, żeby już ukończyć te studia, czy myślałeś wtedy, że jeszcze w tym kierunku pójdziesz, tak pytam z ciekawości już? Nie, nie. Chciałem zrobić, po prostu skończyć studia i później. Ja myślę, że nie wykształcenie świadczy o człowieku, a intelekt, o, na takiej zasadzie i z perspektywy czasu, wiesz, czy te studia były potrzebne, czy nie, były lekcjami życia, o tak, i swoje wyniosły. Ale prawdziwą lekcję życia dała ulica. A tak jest, jak tak jest. Jak to zarapowałeś w utworze. Drugi taki wers tekstu z nowej płyty, o której też powiemy później. Mam tutaj na myśli mixtape Ciemnej Strefy. A nowi raperzy śpiewają jak Wodecki. Oczywiście myślę, że osoby, które zadały te pytanie, nie do końca może zrozumiały ten tekst, bo tak trochę się oburzyły. Panie, zostaw pan tego Wodeckiego w spokoju świętej pamięci. Czy możesz rozwinąć to, o co ci chodziło? Nie, no w żadnym wypadku nie chciałem, żeby mnie nikt źle nie zrozumiał. Szanuję bardzo świętej pamięci Zbigniewa Wodeckiego, tylko nie szanuję tych nowych raperów, którzy, wiesz, śpiewają. Równie dobrze mógłbym, nie wiem, tam... Nie, no ja zrozumiałem oczywiście, wiesz, tą interpretację, która jest i w tym miejscu chciałem się właśnie zatrzymać, bo ja zdaję sobie sprawę, o co Ci chodzi, ale chciałem właśnie porozmawiać o tej starej, o tej nowej muzyce teraz, w tym momencie. Co powiesz właśnie o nowej muzyce, no bo wiem, że no jesteś mocno old school, że tak to nazwę, jeśli chodzi o rap i ta nowa muzyka nie za bardzo chyba do Ciebie przemawia, tak? No tak jest, no przyznam się szczerze, że mało słucham teraz jakiego jakoś, nie wiem w ogóle kurwa co się, wiesz, ja jestem taki trochę też właśnie tak jak powiedziałem staroświecki, no szanuję, wiesz, oldschoolowych tak, tych raperów polskich, uważam, że to co się teraz dzieje, wiesz, kurwa, no przepraszam, tam lata temu to co, wiesz, to co oni teraz wyprawiają, to wcześniej to uprawiało 1.8L, tam Mezo czy tam kurwa Acetoholics i wiesz, wtedy to było nazywane hip-hopolo, a teraz są ci młodzi, nie wiem, nowi raperzy, ja nie mówię, że wszyscy, ale człowieku, czasami wiesz, to co kiedyś za moich czasów to nie usłyszałeś rapu, hip-hopu, wiesz, polskiego w radiu, a teraz widzę, że to, no nie wiem, stawiam to też tak na przykładzie, wiesz, w Ameryce też tak kiedyś było, że nagle Murzyny zaczęły, kurwa, były czasy, kiedy śpiewano tylko o hajsie, wiesz,
dziwkach i w wysokim standardzie życia, chociaż no. I potem to przeszło. Ja myślę, że jestem, wiesz, otwarty, ale konserwatywny. O, na. Są pewne granice, tak? Tak. No nie każdy sobie, wiesz, nie każdy sobie robi to, co lubi, to, co czuje, ale też ja mam wybór, albo tego słucham, albo nie słucham, albo mi się to nie podoba, albo podoba. O, na takiej zasadzie. No myślę, że z tym przykładem starych czasów, jak to właśnie było wtedy, nie wiem, z 1.8L powiedzmy, że wtedy ta rapowa scena no sceptycznie do tego podchodziła i wszyscy byli negatywni, co to jest, że to jest kicz, gówno, a dzisiaj, no tak jak mówisz, no wielu raperów to robi, no i dzisiaj chyba już to nawet powiem, że to jest dla wielu już normalne. No ja pamiętam, wiesz, jak, nie wiem, czy Tedy nagrał chyba jako ten z Natalią Kukulską, człowieku, no i pamiętam te czasy, kiedy go, wiesz, jechali, a teraz niby wszyscy, kurwa, większość, dużo bardzo tych raperów, kurwa, śpiewa z popowymi wokalistkami, albo tam, jak ja słyszałem, człowieku, ostatnio w radiu Golec Orkiestra i BDS, tak? To jest, tak, jest taki kawałek, taki góralski, no człowieku, no nie wiem, no, mi się nie podoba. I bardzo, no, nie słucham. No a czego słuchasz teraz? Żony i córki, nie. A oprócz ich słuchasz jeszcze jakiegoś rapu, czy...? Tak, ale tylko, że wracam, powiedzmy, do tych płyt, do płyt z przeszłością, na takiej zasadzie. WWO, masz i pomyśl, wiesz, takie, co mi przypomina dobre czasy i wiem, że ten rap też jest, coś niesie ze sobą. Czyli dla ciebie bardziej, powiedzmy, autentyczny. No a czy jest tak, że sprawdzasz, stara się kogoś sprawdzić, czy raczej masz, nie, tak, nie wiem, na jakimś Facebooku, powiedzmy, nie. Skoczy i wchodzisz na to? Nie, sprawdzam sobie czasami te strony rapowe, co tam, co tam, wiesz, się pojawiło nowego. No ostatnio też bardzo dobry, bardzo mi się podobał ten, no co nagrał Dwutakt. Taki. Już nie pamiętam ksywy teraz. No ale no, zdarzają się naprawdę w tym nowym rapie też dobre rzeczy. No. No ale czyli nie masz takiego, powiedzmy, tak jak mówisz, że gdzieś tam było, słuchałeś wcześniej i do tego gdzieś tam wracasz. Nie masz już teraz takiego artysty, który, nie wiem, wychodzi jakaś płyta i powiedzmy z ciekawości ją sprawdzisz? Wojtek Sokół, Włody zawsze, Kękę, też elegancko. No. A zagraniczny rap też słuchasz, czy nie? Ale to znowu tak samo, tak jak mówię, to jest te klimaty, które tam jakoś zajawkowo za mało lata o sobie zakodowałem i te no, Method Mana. No dużo by tego wymienić. No DMX-a kiedyś słuchałem, teraz, wiesz, znam piosenki. No nie zasługuje się teraz, że wiesz, że niestety świętej pamięci też no niestety umarł. Wiesz. Ja myślę, że ten nowy, ja myślę, że mamy w wielu kwestiach podobne zdanie. Myślę, że ten nowy rap, powiedzmy, już amerykański, to już nie jest to samo, co kiedyś i tego chyba już, to już nigdy chyba nawet nie wróci, bo często mówią, że coś wraca, tak jak z modą jest często, to myślę, że jeśli chodzi o rap, to już raczej się nie zmieni, bo mentalność też ludzi i ludzie są już inni i te małolaci, którzy teraz są, też mają całkowicie inne myślenie, więc raczej te czasy nie wrócą, nie wiem, czy się zgodzisz. Nie sądzę, żeby wróciły, nie sądzę, żeby wróciły. No świat idzie do przodu, człowieku, też wiesz, ta cała era cyfryzacji, wszystko jest. Jak teraz, wiesz, nie wiem, piosenkarką czy piosenkarzem zostają ludzie, co tam na tym TikToku, czy, no człowieku, ja tego, wiesz, nie śledzę, no ale jak gwiazdą się staje tam człowiek z ulicy, kurwa, co, no nie, no dziwne dla mnie, trochę świat troszkę oszalał, ja jednak jestem tak. No ja pamiętam czasy, jak jeszcze nie było nawet YouTube'a, jak wychodziły teledyski, pamiętam Tewu jeszcze wtedy, chyba to Tempo, Z Nimi Rusza i te wszystkie, to ja wtedy pamiętam, że to jakoś, nie wiem, czy ktoś wysyłał te teledyski, czy chyba oni mieli swoją stronę w internecie i nie wiem, czy na tej stronie się je oglądało, bo tego YouTube'a nie było kiedyś i raczej to były kasety gdzieś nagrywane, samemu się nagrywało te kasety, pożyczało, nie? No proste, ja pamiętam. Wiesz, ja pamiętam jeszcze czasy wideo i kanał Beton Jazz i tam był leciało o 14 bodajże i o 22. Takie coś jak Rap City.
To człowieku, ja miałem chyba z kilkanaście kaset ponagrywanych samych teledysków. To wiesz, spisywałem sobie w zeszycie, jakie już teledyski mam, jakich nie mam. No to teraz mi ciarki, wiesz, przychodzą. Tak, wtedy, dzisiaj masz, ja sądzę, że dzisiaj masz wszystko podane na tacy i wiesz, i to jest tak jakby, nie wiem, szwedzki stół. A kiedyś musiałeś, wiesz, za zajawką, nie wiem, czy pamiętasz gazetę Klan. I do Klanu było, wiesz, dołączane CD, no to Teraz już tego nie mam, ale kiedyś to numer po numerze zbierałem, wiesz o co chodzi, to zajawkowo. Ja pamiętam, że była taka składanka i to też czas jeszcze przed Smackbeat Records. Ja specjalnie z Warszawy zamówiłem, była taka strona www.enigma.pl, no w każdym razie strona taka jeszcze powiedzmy pierwowzór hip-hop.pl. No to w każdym razie, to tam zamówiłem kasetę, na którą czekałem Enigma. Underground volumin drugi, no i to też przyszło mi pocztą, to ja człowieku zajawkowo, wiesz, do kaseciaka i katowałem tą kasetę, więc to były te czasy, gdzie musiałeś się postarać, żeby wiesz, żeby kurwa, no. Żeby posłać swego artysta. Tak, ale wydaje mi się, że wtedy też miałeś, taka była większa satysfakcja z tego, a teraz to... No wtedy też, po tym, po Klanie jeszcze potem był Ślizg Gazeta, z tego co pamiętam. No i wtedy też były trochę inne czasy, bo wtedy... Ślizg był nawet jeszcze przed Klanem, Ślizg wychodził, tak. Bo jeszcze pamiętam, jeszcze w tym Ślizgu zawsze były te dwie strony graffiti też i wtedy też ta kultura, więcej graffiti, breakdance, beatbox. Ostatnio szukałem kogoś, kto robi beatbox, no to już gdzie teraz kogoś znajdziesz, kto beatbox robi? Teraz to ludzie robią TikToki. No ale na TikTokach niż na przykład beatbox, nie? Ja identycznie myślę, że wiesz, znaczy też... No ale kiedyś chyba breakdance'u było więcej. Wydaje mi się, że kiedyś graffiti naprawdę było więcej i na murach, i jako jeden z elementów kultury hip-hop. No, nie wiem. Myślisz, że to jeśli chodzi o kulturę hip-hop, nie mówię o rapie, bo jeśli chodzi o rap, no to się dobrze, powiedzmy, sprzedaje, jeśli chodzi o płyty i wyświetlenia, ale myślisz, że ten cała ta otoczka, czyli, no nie wiem, beatbox, breakdance, graffiti, to będzie taki moment, że już w ogóle tego nie będzie? Nie sądzę. Ja zawsze będą b-boye, zawsze będą graficiarze, wiesz. Tylko że to teraz, to świat się rozwinął, też ludzie, załóżmy, no i wiesz, jak chłopak, załóżmy, nie miał 20 lat i robił graffiti, załóżmy, bombił ściany, a teraz ma 40 i jest to jego sposób na życie, że w ten sposób wykorzystuje swój talent, no to ja nie widzę nic złego w tym, nie? No jest paru graficiarzy, którzy do dzisiaj malują już jako artyści, którym się płaci, malują różnego rodzaju murale i graffiti też tutaj u nas na Śląsku. Kolejne takie pytanie, no właśnie tutaj też związane z rapem, na jakim raperze się wychowywałeś i czy miałeś jakiś swój autorytet taki, powiedzmy, rapowy w tych starych czasach, jak się zaczynało słuchać, na którym się wzorowałeś? Raczej, a jak się wzorowałem, to nawet nie wiem o to, ale zawsze, wiesz, wielki szacunek mam dla Włodiego Sokoła, to mnie tak, pierwsza płyta Molesty i Chleb Powszedni to mnie tak ukształtowało jako, wiesz, mało lata, nauczyło pewnych zasad i tych dwóch raperów to naprawdę pierwsza klasa. Ale a starałem się, wiesz, robić swoje, nie? I tyle. I wiedziałem, że też jakiś tam mam talent i leciałem po prostu po swojemu, na takiej zasadzie, nie? Masz jeszcze jakieś takie marzenie muzyczne na przykład? Bo już trochę czasu jesteś w tym rapie, ale może przed chwilą wymienić tutaj Sokoła, to domyślam się, że może byś chciał z nim na przykład kiedyś nagrać, jakby była taka szansa, ale może masz jeszcze jakieś inne marzenie albo jakiś taki cel, który został jeszcze nie zrealizowany? Nie wiem, nie, raczej nie. Wszystko. Ja myślę, że wszystko, no może z Method Manem jakbym nagrał to, wiesz, na jednym tym, ale... Czyli muzycznie... Ale to nie, to muzycznie, wiesz, zrobię swoje i a co życie przyniesie, co los przyniesie, to nie dane mi, wiesz. A prywatnie jakieś marzenia są? Żeby wszyscy byli, moja rodzina była zdrowa. To najważniejsze, żeby zdrowie dopisywało. Jakieś marzenia to... Czyli wszystko inne przyjdzie, najważniejsze... Tak jest. Jest zdrowie. Zrobimy sobie teraz przerwę na... utwór kolejny, kawałek, teledysk. Co teraz puścimy?
MDM Środowisko Miejskie, który kawałek się ukazał i do tego też teledysk ukazał się na pierwszej części składanki Środowisko Miejskie na pierwszej. No pozdrawiam chłopaków ze Środowiska Miejskiego, bo dla mnie zajebiste kawałki. I też, no mam nadzieję, że wam się też spodoba. Okej, to zapraszamy do teledysku, sprawdzajcie, a zaraz po teledysku będzie konkurs, więc zostańcie z nami. Dzięki, że zostaliście z nami. Oczywiście zaraz będzie konkurs, ale zanim będzie konkurs, jeszcze mam do Ciebie dwa pytania. Właśnie jedno pytanie też jest sugerujące tym, że właśnie wielu osobom się podobają Twoje teksty, różne porównania. Jak w ogóle Ci idzie pisanie tekstów? Piszesz na papierze, na komputerze, piszesz tekst od kopa, potrzebujesz więcej czasu. Jak to u Ciebie jest? Nie, ja zawsze długopis i kartka, to niezmiennie. Wiesz, czasami się zdarza, że nie piszę nic przez dwa tygodnie, bo po prostu nie mam jakiejś zajawy albo weny albo coś, a przyjdzie dzień, kiedy napiszę tam, wiesz, parę, kurwa, dobrych wersów i tak se składam. Czasami nie umiem pisać, wiesz, na jakieś zamówienie albo na siłę, bo to w ogóle nie wchodzi w grę. No ale jak nie umiesz pisać na siłę, na zamówienie, zdarzyło Ci się tak, że nie wiem, ktoś Ciebie zaprosił i powiedzmy powiedziałeś, nie, to nie jest mój beat, albo nie mój czas, nie mam weny, zdarzyło Ci się tak jakoś odmówić? Wiesz co, nie pamiętam. Mhm. Nie pamiętam chyba. Nie, raczej wiesz. Pamiętam, że kiedyś tam pisałem na szybko tekst i teraz z perspektywy czasu, wiesz, słyszę, że on jest tak, które na, powiedzmy już te pół, ostatnie pół zwrotki, no odpierdol, no nie ma co ukrywać, ale tak to. Czyli słyszysz, że tak na szybko, powiedzmy, jest pisana końcówka, tak? Tak. Cztery wersy, które musiałeś dopisywać. Tak w paru kawałkach jest, ale no wiesz, z tych wszystkich kawałków, co tam teraz w życiu nagrałem. To teraz musicie sprawdzać, jak cztery wersy ostatnie są słabsze w utworach, to czyli też było pisane na szybko. Nie. I ostatnie takie pytanie do Ciebie mam, bo wiem, że trochę już ostatnio trochę wiedzy mam, bo trochę ostatnio rozmawialiśmy na temat, tak trochę zagadywałem z Tobą na temat płyty solowej, czy kiedyś taka płyta solowa będzie, a jakby była, czy masz jakąś taką wizję właśnie, jak ona by wyglądała, to też pytanie zadałem Marze właśnie i też byłem ciekaw z Twojej perspektywy, gdybyś, no pierwsze pytanie w ogóle, czy masz jakiś taki w głowie zamiar kiedyś nagrać taką płytę solową, a po drugie, może najpierw odpowiedzmy na to pytanie, czy masz taki zamiar nagrać kiedyś solową płytę? Nawet o tym nie myślałem, przyznam się szczerze, że nigdy, wiesz, tak jak Marek, też ja jestem taki jak Marek, że bardziej dobrze mi zespołowo grać, a żeby nie myślałem o swojej solowej płycie jeszcze nic. No ale gdybyś dzisiaj miał taką podjąć decyzję trochę na siłę, że ktoś Ci mówi, dzisiaj masz nagrać tą płytę, zaczynasz tą płytę, to powiedz mi, czy miałbyś jakiś taki zarys, no bo wiadomo, że to by był old school, ale czy jakąś taką wizję na płytę masz, bo może gdzieś tam trochę lat już nagrywasz, może kiedyś miałeś jakąś taką wizję, nie wiem, iść w tym kierunku, zrobić to w taki sposób. Nie wiem, co Ci powiedzieć. Nie, no nie, myślę, że wiesz, jakbym kiedyś tam robił płytę, to będzie jak ta, jak taka, no hardkorowa, jak wiesz, jak zawsze coś, ale też nigdy nie miałem pomysłu, żeby robić to tak, więc to ciężkie dla mnie pytanie, no ciężko, na które ciężko mi odpowiedzieć. A myślałeś kiedyś, bo wiadomo, że z Marą jesteś w duecie, no tutaj też kiedyś mam nadzieję, że uda nam się jako sekcja Silesia tak wydać jest jakąś epkę czy płytę, ale miałeś tak kiedyś właśnie, no tak trochę wracając do tego pytania wtedy o marzeniach, ale żeby z kimś nagrać jeszcze płytę w duecie, powiedzmy, albo z jakąś taką ekipą, powiedzmy? Nie, tak to, ja sądzę, że to wychodzi, wiesz, naturalnie. Jak ludzie się dogadują, tak jak na przykład jest sekcja Silesia, to wszystko, wiesz, wszystko wychodzi naturalnie. Czyli nie masz tak, że na przykład z Sokołem byś chciał płytę? Nie mam tak. No. Marii Sokoła zaprosimy do nas na sekcję Silesię, tak, żeby pokazać mu właśnie nasz śląski tutaj klimat. Dzięki w ogóle, że tutaj przyjechałeś. No będziemy też kończyć wywiad, bo zaraz będzie nagrywka właśnie do kawałka sekcja Silesia, który będzie u Bartka na płycie. Już będziemy zamykać ten utwór. Ostatnio też właśnie poruszyłem tu z Marą, bo Mara był też nagrywać tak swoją jest, zwrotkę. Tak. Jeszcze brakuje Twojej zwrotki, więc fajnie, że ten utwór zamkniemy. No pozdrawiam. Jeśli chodzi o Twoją płytę solową, jak kiedyś się zdecydujesz, to wiesz,
u mnie zawsze otwarte drzwi. Mówisz, robimy, Pershing wydaje. Nie ma problemu. Mamy też dla Was wszystkich konkurs. Jeśli oczywiście się podobał dzisiejszy wywiad, to zostawcie tam komentarz na YouTubie, na Facebooku lub w miejscu, w którym oglądacie właśnie ten wywiad. Mam pytanie związane z płytą, która tutaj jest, czarna płyta, czyli mixtape Ciemna Strefa. Jesteśmy tam na kawałku wspólnie, Bartek, MDM i ja. Napiszcie po prostu na Facebooku wiadomość lub w komentarzu na YouTubie, jaki to jest kawałek. Tytuł kawałka z naszym udziałem na mixtape Ciemna Strefa. I tyle. Chcesz kogoś jeszcze pozdrowić może? Pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi, pozdrawiam słuchaczy, oglądających. No. Pozdrawiam wszystkich. Piona, MDM. Piąteczka. Yo. Dzięki.